30 tysięcy metrów sześciennych śniegu. 3000 ton czystego lodu. Potężne bloki wycięte z arktycznej rzeki. Za pomocą armatek śnieżnych, pił łańcuchowych, łopat i dłut zespół architektów budowniczych oraz rzeźbiarzy prowadzi wyścig z czasem i bezwzględną arktyczną pogodą. W ciągu niespełna 6 tygodni zamierzają wybudować hotel wyłącznie z lodu i śniegu. Mamy około 6 dni opóźnienia. Jeśli coś zrobią nie tak, może dojść do katastrofalnego zawalenia się konstrukcji. Będzie to koniec marzeń. Ale jeśli im się uda, stworzą jeden z najpiękniejszych budynków na naszej planecie. Zamarznięty cud świata. Wielkie konstrukcje. Lodowy hotel. To jeden z najbardziej zwariowanych pomysłów w historii budownictwa. W tym odludnym miejscu 200 km za kręgiem polarnym na północy Szwecji, gdzie najlepszym środkiem transportu często bywa psi zaprzęg, zespół architektów, budowniczych i rzeźbiarzy planuje wzniesienie jednego z najbardziej niezwykłych budynków na Ziemi. Będzie to hotel o powierzchni 6000 m2, zbudowany wyłącznie ze śniegu i lodu. To niemal niewyobrażalny projekt. Tutaj ludzka siła woli zmierzy się z najbardziej ekstremalnymi kaprysami przyrody. A oto ludzie, którzy stworzyli ten plan. Przez znaczną część roku tak właśnie podróżują każdego ranka. Wysokooktanowa, podnosząca poziom adrenaliny jazda przez zamarzniętą rzekę Torne. Arne Berg jest rzeźbiarzem i projektantem. Auke Larsson to uznany na świecie lodowy architekt. To dziwna para z północnej Szwecji. Są przyjaciółmi i biznesowymi partnerami. Wspólnie pragną zmienić pobliską tundrę w jeden z najbardziej zadziwiających hoteli po tej stronie bieguna północnego. Świetnie nam się razem pracuje. Kiedy mam jakiś pomysł, zawsze dzielę się nim z Arne i odwrotnie. Ale to najbardziej ambitny z ich dotychczasowych pomysłów. To plany lodowego hotelu, który po wybudowaniu stanie się największym iglo na świecie. Zajmie powierzchnię 6000 m2. Przy budowie zużyte zostanie ponad 3000 ton lodu. Można by z niego zrobić lodowe kostki do 30 milionów drinków. A co utrzyma konstrukcję w całości? 30 tysięcy metrów sześciennych śniegu. Arne i Auke postanowili wybudować swoją lodową, baśniową krainę niedaleko miasteczka Jukkasjärvi w szwedzkiej Laponii. Zima panuje tu przez większą część roku. Lato jest tak krótkie, że niemal pomija się je w kalendarzach. Śnieg leży na ziemi przez 8 do 10 miesięcy. W połowie zimy panują tu najbardziej nieprzyjazne warunki na ziemi. Temperatura spada nawet do minus 40 stopni Celsjusza. W tej chwili zbliża się wiosna. Zaczyna się odwilż. Co dziwne, właśnie teraz Arne i Auke muszą rozpocząć pracę nad lodowym hotelem. 16 marca 2005 roku. Temperatura w Jukkasjärvi to zaledwie minus 5 stopni. Jest stosunkowo ciepło. To idealne warunki do cięcia potężnych lodowych bloków, które będą potrzebne przy budowie. Kamieniołom mają pod ręką. To rzeka Torne. Po długiej zimie lód osiągnął największą grubość. Torne to najdłuższa rzeka Szwecji, jedna z najczystszych na świecie. Ma długość 500 km i niemal wcale nie styka się z przemysłem. To najczystszy lód z jednej z pięciu dzikich rzek Europy.
Ten lód jest również prawdopodobnie najbardziej przejrzysty. To bardzo czysta rzeka. Tę wodę można pić. Rzeka zapewnia bardziej przejrzysty lód niż jezioro. Lód z jeziora, czy też tworzony sztucznie, jest nieprzezierny z powodu pęcherzyków powietrza uwięzionych w wodzie. Jednak rzeka Torne płynie bardzo szybko i gdy zamarza, wszystkie pęcherzyki powietrza zostają usunięte. Dzięki temu lód jest przeźroczysty niczym kryształ. Lód nie znosi nagłych zmian temperatury. Dlatego przede wszystkim gromadzi się go na wiosnę. Temperatura powietrza jest wtedy zbliżona do temperatury rzeki. Wynosi około minus 5 stopni Celsjusza. W połowie zimy przy temperaturze minus 40 stopni lód pękałby przy kontakcie z zimnym powietrzem. Wydaje się to proste jak krojenie chleba, ale tak gładkie cięcie lodu jest rzeczą prawie niemożliwą. Arne i Oke próbowali wszystkiego, od elektrycznie podgrzewanych przewodów po wodę pod wysokim ciśnieniem, a nawet promienie laserowe. Lód zawsze pękał, albo po przecięciu zamarzał ponownie. Wreszcie wynaleźli specjalną piłę do lodu. Choć trudno w to uwierzyć, to w lodowym budownictwie konkurencja jest bardzo silna. Zwykła piła łańcuchowa zagłębiłaby się w lód na centymetr, a potem obracałaby się bezproduktywnie, gdyż zęby zapchałyby się ubitymi drobinkami lodu. Jednak piła Arne i Oke posiada zęby działające raczej jak maleńkie, samooczyszczające się i ostre jak brzytwa dłuta. Każdy z nich zdrapuje niewielką warstewkę lodu. Każdy wycięty blok to 2 metry sześcienne lodu, przypominające ciekłe szkło. Każdy waży niemal 2 tony. Zostają przeniesione do tego olbrzymiego magazynu. Przypomina on potężną kryształową grotę. Musimy zebrać w magazynie co najmniej 3000 ton lodu. Należy go przechowywać w stałej temperaturze minus 5 stopni. Ale nie tylko temperatura sprawia kłopoty. Samo wyjmowanie lodu z rzeki wydaje się naruszać jego delikatną, kryształową strukturę. Lód musi się dostosować do nowego otoczenia, zanim będzie go można użyć. Jest bardzo kruchy. Trzeba odczekać. Nie można od razu zacząć pracować przy lodzie dłutem czy też nożem, bo pojawiłyby się pęknięcia. To kolejny powód, dla którego Arne i Oke zbierają lód wiosną. Bloki pozostaną w magazynie przez 6 miesięcy. To wystarczająco dużo czasu, by stwardniały i odzyskały wytrzymałość. Pod pewnymi względami lód jest kruchy i delikatny, ale gdy będzie gotowy do użycia, stanie się materiałem budowlanym twardym i solidnym jak beton. 20 kwietnia 2005 roku. Zbieranie lodu trwało 5 tygodni. Zmagazynowano go 2 razy więcej niż było potrzeba. Gdy rozpocznie się budowa, materiału nie może zabraknąć. Tysiące bloków z zamarzniętej rzeki muszą przeczekać lato. Potem zostaną zużyte przy budowie wielkiej konstrukcji z lodu i śniegu. Ale jest coś, co sprawia, że lodowy hotel jest to rzeczywiście niepowtarzalny. Jest budowany co roku przez ostatnich 16 lat dokładnie w tym samym miejscu. Za każdym razem jest to wyzwanie, ale tym razem zadanie będzie wyjątkowo trudne. W normalnych warunkach Arne Berg i Åke Larsen byliby właścicielami sieci hoteli. Razem zbudowali ostatnich 10 lodowych konstrukcji. Każda z nich była dziełem sztuki. Za każdym razem były coraz większe i piękniejsze.
Wszystkie wzniesiono dokładnie w tym samym miejscu i każdy z hoteli roztopił się w ciepłych promieniach szwedzkiego letniego słońca. Ten budynek znika każdego lata. Pozostają nam tylko wspomnienia. Każdy lodowy hotel żyje, a potem umiera. Jest to egzystencja ściśle powiązana z naturą oraz zależna od pogody. Arne i Auke co roku muszą wymyślić coś nowego i zaskakującego. Tym razem będzie to widowiskowy lodowy kościół. Przykryje jego śnieżna kopuła, większa od wszystkich dotychczasowych projektów. Arne i Auke każdego roku mają coraz mniej czasu na wzniesienie budowli. Każda z nich jest niezwykłym osiągnięciem, ale oznacza również wyścig z czasem. Globalne ocieplenie sprawia, że zimy w Jukkasjärvi są coraz krótsze i cieplejsze. Zima nie nadchodzi. Jest 1 listopada. W poprzednich latach właśnie o tej porze roku rozpoczynano budowę, ale nie tym razem. Dziesiąty listopada. Lód jest gotowy. Ekipa budowlana również. Jednak nadal panuje temperatura powyżej zera. Przy takiej pogodzie Arne i Auke mogą zbudować co najwyżej park wodny. Mogą rozpocząć pracę przy temperaturze od minus 5 do minus 10 stopni. Siedemnasty listopada. Ekipa ma już niemal 3 tygodnie opóźnienia. Wreszcie temperatura spada na tyle, by można było rozpocząć pracę. Budowa rusza natychmiast. Nie trzeba kopać fundamentów. W ciągu jednej nocy wzniesione zostają ściany. Arne i Auke jeszcze nigdy nie rozpoczynali budowy tak późno. Muszą zdążyć do końca grudnia. Mają niespełna 6 tygodni, a budują największy z dotychczas wzniesionych hoteli. Budowla będzie miała 6 do 7 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Wzniesiemy ją w 6 tygodni. Wszędzie leży śnieg, ale nie nadaje się do budowy. Ten, który posłuży za cement w lodowym hotelu, muszą sami wytwarzać. To śnielód. Specjalna zaprawa ze śniegu i lodu stworzona przez Arne i Auke. Będą potrzebować jej bardzo dużo. Dziesiątki tysięcy metrów sześciennych. Pompują 1500 litrów wody z rzeki Torne na minutę, by zasilić 3 potężne maszyny wytwarzające śnielód. Woda wystrzeliwuje pod dużym ciśnieniem z setek maleńkich dysz. Gdy styka się z mroźnym powietrzem, powstaje śnielód. Jego odrobiny przypominają kamyki. Są 3 razy bardziej gęste i cięższe niż zwykłe płatki śniegu. Po ubiciu tworzą substancję niemal tak twardą i wytrzymałą jak lód. Do końca budowy te maszyny wytworzą tyle śnielodu, ile wystarczyłoby na ulepienie 30 tysięcy bałwanów. 30 tysięcy metrów sześciennych lodu to będzie prawdziwa królowa iglo. Lodowy hotel po kilku dniach zaczyna nabierać kształtów, niczym śnieżna bestia wynurzająca się z zamieci. Budynek będzie miał 6 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Będzie większy niż boisko piłkarskie. Wzdłuż korytarzy powstanie 60 pokoi gościnnych. A to ukoronowanie przedsięwzięcia. Lodowy kościół Arne i Auke przykryje 10-metrowa kopuła, podpierana 6-metrowymi lodowymi kolumnami. Te z kolei zostaną ustawione wokół głównego pomieszczenia, w którym mogłaby się zmieścić orkiestra symfoniczna. Ale wyścig z czasem potrwa do ostatniej chwili. Każdego dnia słońce wschodzi zaledwie na 5 godzin. Praca trwa przy sztucznym oświetleniu zapewnianym przez reflektory armatek śnieżnych i ładowarek. Jest 10 rano.
Praca trwa już od 3 godzin. Ta ekipa budowlana przypomina ONZ. To ludzie z całego świata. Pochodzą z Europy, Ameryki, Australii i RPA. Lubią przebywać na dworze w zimie, kiedy jest zimno. Tak właśnie jest tutaj. Uwielbiam śnieg i tutejszą pogodę. Zimno. Wszystko jest takie świeże. Dave Ruan pochodzi z Irlandii. Pracował przy lodowych hotelach w ciągu ostatnich 5 lat. Dla mnie przyjazd tutaj i zabawa ze śniegiem to drugie dzieciństwo w wieku 30 lat. Mary Gibbons to architekt wnętrz z Ameryki. Staram się chłonąć atmosferę tego miejsca. Być może już nigdy nie przeżyję czegoś takiego. Kiedy ostatnio pisałam do domu, stwierdziłam, że mam takie uczucie, jakbym się miała rozpuścić. Ale Arne uważa, że budowanie z lodu przyciąga ludzi z prostego powodu. To dziecięca zabawa w dorosłym wieku. Jako osoba dorosła zajmuję się tym zawodowo. 23 listopada. Budowa trwa od tygodnia. Na śnieżnych równinach powstały 3 spośród korytarzy, w których znajdą się pokoje gościnne. Arne ma coraz mniej czasu. Ekipa stara się zrobić coś, co większość budowniczych uznałoby za niemożliwe. Chcą zbudować cały hotel w 6 tygodni. Sen z powiek spędza im długoterminowa prognoza pogody zapowiadająca ocieplenie. Najważniejszy dla tego i wszystkich innych lodowych hoteli, które wzniesiono, jest najprostszy oraz najstarszy kształt znany konstruktorom. Łuk. Łańcuchowy łuk swoją nazwę zawdzięcza łacińskiemu określeniu oznaczającemu łańcuch. Krzywizna łuku przypomina kształtem zwisający łańcuch zaczepiony w 2 miejscach. Wystarczy go odwrócić, a powstanie najbardziej wytrzymała konstrukcja podporowa, jaką można wznieść. Okazało się, że najlepiej jest zastosować łuk łańcuchowy. To najbardziej stabilny łuk, jaki istnieje. Łuk łańcuchowy to idealna, naturalna krzywizna. Nie potrzebuje dodatkowych podpór. Dzięki niemu można stworzyć najbardziej niezwykłe i piękne budowle. Ta konstrukcja sama siebie podtrzymuje. Dzięki temu cała budowla jest bardzo solidna i mocna. Te potężne formy o kształcie łuków są łączone razem. Armatki śnieżne pokrywają je tonami śnielodu. Takie maszyny zwykle używane są do oczyszczania pasów startowych na lotniskach. Tutaj jednak operatorzy zmieniają je w precyzyjne urządzenia. Przemieszczają tony śnielodu we właściwe miejsca. Potężna koparka rotacyjna nabiera i kruszy śnielód, a następnie wtłacza go do dmuchawy, z której potężne wentylatory wydmuchują zawartość z prędkością 4000 ton na godzinę. To ponad tona na sekundę. Jedna taka armatka śnieżna mogłaby napełnić średniej wielkości basen śniegiem w 45 sekund. Śnielód twardnieje wokół łukowych form przez 2 dni. Nie ma czasu do stracenia. Pogoda w każdej chwili może się zmienić. Jeden odcinek twardnieje, a tymczasem trwają prace nad korytarzami. Jeśli się ociepli, ten fragment będzie zagrożony. To serce całej budowli. Główny hol lodowego hotelu. Stosowane tu metalowe formy mają po 5 metrów wysokości. Decyzja co do tego, kiedy je usunąć, może być ryzykowna. Jeśli śnielód okrywający formy nie zamarzł dostatecznie, cała konstrukcja może się zawalić po ich usunięciu. Tego nie ma w książkach.
Zdarzało się już, że wyjmowaliśmy formy za wcześnie i konstrukcja się waliła. Jak dotąd jest to najbardziej niebezpieczny moment. Formy należy usuwać bardzo ostrożnie. Ich metalowe krawędzie oddalone są od śnielodu zaledwie o centymetry. Jeśli się w niego zagłębią, mogą zburzyć ściany. Formy usuwane są pojedynczo. Na każdej z nich spoczywają tony śnielodu. Tutaj liczy się doświadczenie. Jest kluczowym elementem. Wreszcie usunięta zostaje ostatnia forma. Główny hol jest gotowy. To ważny moment dla konstruktorów. Te ściany nie tylko przetrwają aż do wiosny, ale staną się jeszcze mocniejsze dzięki łukowatym kształtom. Śnielód topi się w ciągu dnia. Woda pływa po krzywiźnie łuku i w nocy zamarza. Aby te korytarze były niezniszczalne, w głównym holu wzniesione zostają kolumny z gigantycznych lodowych bloków wyciętych z rzeki Torne. Ich zadaniem jest podtrzymywanie dachu. Po 3 tygodniach osiądzie on o 30 cm. Kolumny mają temu zapobiegać. Kolumny sięgają sufitu. Potężne bloki spajane są wodą. To odpowiednik cementu w lodowym hotelu. Tutaj wlewamy wodę i dwa bloki lodu łączą się. To bardzo mocne połączenie. Kolumny zamarzają, tworząc jeden kolosalny lodowy blok. Narzędzia stworzone specjalnie z myślą o tej formie budownictwa są genialne. Mowa nie tylko o specjalnie zaprojektowanej pile łańcuchowej, ale również o tym lodowym odpowiedniku hebla. To setki śrubek wkręconych w deskę. To najlepsze narzędzie do lodu. Zrobiono je domowymi metodami. Takie narzędzia wymyślają członkowie naszej ekipy. Wszystkie działają bardzo długo. To proste i łatwe do wykonania narzędzia. Pomiędzy lodowymi kolumnami wzniesiona zostaje lodowa ściana. Ponad 100 ton lodu tworzy jednolitą strukturę. Ta ściana dzieli główny hol hotelu na lobby i recepcję. Stoimy w głównym holu twarzą w stronę wejścia. Ta ściana ustawiona jest między lobby, recepcją, a głównym holem. Listopada. Minęło 10 dni budowy. Pomimo niepokojącej prognozy, temperatura utrzymała się poniżej zera. Główny hol jest ukończony. Wzniesiono kolumny i ściany. Ukończono również 4 spośród korytarzy, wzdłuż których powstają pokoje gościnne. Na zewnątrz stoją już ściany i kolumny lodowego kościoła. Gdy nad Doliną Torne wschodzi słońce, kolumny mające podpierać kopułę kościoła wyglądają jak totemy wzniesione przez wyznawców tajemniczej pogańskiej wiary praktykowanej w Arktyce. Przypominają przybyszom z odległych stron, po co tutaj przyjechali. Światło jest tutaj inne. Podobnie księżyc i powietrze. To magiczne miejsce. Trzeci grudnia. Do oficjalnego otwarcia hotelu pozostały niecałe 4 tygodnie. Pierwsi goście pojawią się nawet wcześniej. Budowla wygląda okazale, ale jest ukończona zaledwie w połowie. Główny hol i niektóre z gościnnych korytarzy są gotowe, ale nie rozpoczęto jeszcze prac nad pokojami.
Konstruktorzy toczą walkę z pogodą i czasem. Pracują głównie po ciemku. O tej porze roku słońce wschodzi tu zaledwie na 4 godziny dziennie. Zużywane są ostatnie rezerwy śnielodu, śnieżno-lodowej zaprawy zastępującej w lodowym hotelu cement. Nadal jest ciepło i nie można produkować kolejnych partii tego materiału. Artyści zbierają się w Jukkasjärvi, by stworzyć lodowe rzeźby, dzięki którym hotel zyskał sławę. Niestety muszą pracować z lodem, który grozi roztopieniem. Idealna temperatura to minus 10 stopni. Wtedy lód jest twardy i gładki. Teraz ciągnie się jak klej. Ocieplenie sprawia, że wszystkie prace są niebezpieczne. Konstruktorzy podejmują największe ryzyko. Postanawiają usunąć metalowe formy, wokół których nagromadzono śnielód tworzący ściany. Gdy usunięto formy ze ścian głównego korytarza, tydzień temu konstrukcja wytrzymała. Teraz zadanie to jest bardziej niebezpieczne. Ocieplenie sprawia, że śnielód nie twardnieje. Zawalenie się konstrukcji staje się realnym zagrożeniem. Przy temperaturze powyżej zera ekipa musi pracować bardzo ostrożnie. Należy dokładnie oszacować odpowiedni moment na usunięcie form. Jeśli śnielód będzie zbyt słaby, cała konstrukcja może się zawalić. To bardzo nerwowa praca. Najbardziej zagrożony jest ten fragment budowli. To jeden z korytarzy, w którym znajdą się gościnne apartamenty. Metalowe formy nadal są tutaj na miejscu, przykryte ponad setką ton śnielodu. Jeśli formy pozostaną tu dłużej, mogą utknąć w lodzie. Konstruktorzy nie wiedzą, czy śnielód jest dostatecznie twardy. Ludzie usuwający formy chronią się pod nimi na wypadek, gdyby konstrukcja się zawaliła. Kiedy robi się tak ciepło jak teraz, mamy dwa wyjścia. Czekać, ale jest to ryzykowne, lub usunąć formy, co również jest ryzykowne. Jeśli usuniemy je za szybko, konstrukcja może wytrzymać. Ustabilizować się. Jednak jest to niebezpieczne i nikt nie powinien się znajdować pod ścianami. Ponad 100 ton śnielodu obciąża formę. Temperatura rośnie. W tych warunkach może dojść do katastrofy. I tak się dzieje. W jednej chwili spora część korytarza zawala się. Temperatura jest bardzo wysoka. Wczoraj dochodziła do 8 stopni powyżej zera. Materiał na formach w ogóle nie stwardniał. Ważna jest nie tylko zawalona część, ale również stopień, w jakim osłabiona została pozostała część korytarza. Jak daleko sięgają zniszczenia? Ten korytarz biegnie do samego serca lodowego hotelu. To decydujące godziny dla Arneberga i O'Kellersona. Konstruktorzy mają po swojej stronie odwagę i doświadczenie. Teraz sprzyja im również pogoda. Znowu zrobiło się zimno. Jest minus 5 stopni i temperatura ciągle spada. Zawalenie się korytarza mobilizuje wszystkich na terenie budowy. Jeden zespół szybko naprawia zawalony odcinek, a kilka metrów dalej w bocznym korytarzu drugi zespół stawia pierwszą ściankę działową gościnnych pokoi. To majestatyczny i precyzyjny taniec ludzi i maszyn. Świt. Minęła bardzo pracowita noc. Uszkodzony korytarz został naprawiony. Odchodząca od niego konstrukcja wydaje się stabilna. Odbudowujemy uszkodzoną część. Ponownie wstawiamy formy. Tylko tyle możemy zrobić w obecnej sytuacji. Jest na tyle zimno, że można wznowić produkcję śnielodu. Jednak pojawia się nowy kłopot. Dotyczy głównej atrakcji lodowego hotelu. Kościoła.
Arne i Oke chcą stworzyć nad kościołem kopułę ze śnielodu. Jedynym sposobem, aby to osiągnąć, jest wykorzystanie balonu jako formy. Balon ma średnicę 10 metrów. Budowano już wcześniej kopuły, ale nigdy nie były tak duże. W dolinie Torne wieje silny wiatr i balon zrywa się z uwięzi. Trzeba go opróżnić. Budowniczowie być może podjęli się zadania przerastającego ich możliwości. Tymczasem po drugiej stronie lodowego kompleksu ludzie i maszyny zawzięcie pracują. Korytarze zostają podzielone na pokoje gościnne za pomocą grubych na 50 cm ścian ze śnielodu. Armatki śnieżne wsypują śnielód między dwie drewniane formy przez ten niewielki otwór. Do akcji wkracza potężna maszyna. Ledwie się mieści w korytarzu. Jeden błędny ruch i dach może się zawalić. Armatka wpasowuje się na miejsce z dokładnością co do centymetra. Wstrzykuje śnielód w otwór z niebywałą precyzją. To lodowe budownictwo w najlepszym wykonaniu. Jeden po drugim hotelowe pokoje zaczynają przyjmować ostateczny kształt. Śnielód twardnieje przez noc. Potem zdejmowane są drewniane formy. Nie musimy sprawdzać ścian. Są bardzo solidne. Inna ekipa wchodzi tutaj po nas i wypełnia drobne szczeliny. W kościele udało się zapanować nad balonem. Armatki śnieżne wkraczają do akcji. Balon zapewnia idealny kształt kopuły. Sklepienie będą podtrzymywać boczne ściany i cztery wewnętrzne lodowe kolumny. Trzy dni później śnielód stwardniał. Balon opróżniono i można rozpocząć pracę nad wnętrzem kościoła pod wspaniałą kopułą. W ukończonych częściach hotelu, korytarzach i pokojach do pracy bierze się kolejny zespół. Ręcznie wygładzone zostają tysiące metrów kwadratowych wewnętrznych ścian. Wszystkie otwory zatykamy śnielodem, mieszanką lodu i śniegu. Następnie polerujemy ściany. Trzeba usunąć oraz wygładzić każdą nierówność, zagłębienie i szczelinę. Z zewnątrz wygląda to na bardzo nużące zajęcie, ale w rzeczywistości każdy z członków ekipy chciałby się tym zajmować. Z pewnością nie jest to nudne. Ten ruch, niektórzy uważają, że jest hipnotyzujący. Sprzyja medytacji. Człowiek zostaje zauroczony. Jedenastego grudnia. Zostały jedynie 3 tygodnie. Lodowy hotel przyjął już niemal swój ostateczny kształt. Wznosimy ostatnie korytarze i pokoje. Pracujemy również nad ostatnimi elementami hotelu. Są to luksusowe apartamenty. Można się już zająć dekoracją luksusowych apartamentów gościnnych. To dzięki tym pomieszczeniom lodowy hotel zyskał sobie światową sławę. Każde z nich, podobnie jak sale wspólne, zostanie uświetnione niezwykłymi lodowymi rzeźbami tworzonymi przez artystów z całego świata. Wszystkich pracujących tutaj artystów coś łączy. Trudno to opisać, to wspaniałe miejsce spotkań. W całym hotelu artyści tworzą rzeźby ze śniegu i lodu. Przetrwają one zaledwie kilka krótkich miesięcy.
Na wiosnę wszystko zacznie się topić i zamieni się w wodę, z której powstało. Rzeźby przetrwają tak długo jak ściany. Ubity śnieludz zawiera uwięzione bąbelki powietrza. To one zapewniają izolację i utrzymują w pokojach stałą temperaturę minus 5 stopni. Ten hotel jest jednocześnie niezwykłą galerią rzeźb. Dla artystów takich jak Daniel Rosenbaum jest to okazja do pracy z wyjątkową substancją. Pracowałem jako projektant, gdyż kończyłem studia na takim właśnie kierunku. Pracowałem z wieloma różnymi materiałami: ceramika, beton i drewno, a nawet szkło oraz kamień. Z lodem i śniegiem pracuję od 3 lat i żaden inny materiał nie może się z tym równać. W ściany ze śnielodów komponowano światłowody i diody. Nie emitują one ciepła, ale podświetlają rzeźby, stając się częścią dekoracji. Ta wanna z bąbelkami reprezentuje zmianę temperatury niezbędną do przejścia wody z jednego stanu skupienia w drugi. Po drugiej stronie łóżka znajdują się ogromne śniegowe kule. Wyglądają tak, jakby miały za chwilę upaść. Niemal przeczą prawom grawitacji. „25 grudnia, Boże Narodzenie. Został już tylko tydzień. Pracują nie tylko artyści. Z gościnnych korytarzy usuwany jest zbędny śnieg. We wspaniałym lodowym kościele, którego kopuła stała się projektanckim triumfem Arne i Oke, montowane są światłowody i diody obecne w całym hotelu. To ciężka praca. Każdy daje z siebie wszystko. Jednak ostateczna ocena należy do osób, dla których ta niezwykła konstrukcja została wzniesiona. To dzięki nim projekt ten może być realizowany rok po roku. Chodzi o hotelowych gości. Wielki dzień w Laponii. W najbardziej niezwykłym hotelu świata pojawiają się pierwsi goście. Budynek będzie czynny jedynie przez 3 miesiące. Potem się roztopi. Przedtem jednak 12 tysięcy gości zatrzyma się tutaj na co najmniej jedną noc. Dziesiątki tysięcy odwiedzą hotel w ciągu dnia. Noc spędzi tu około 12 tysięcy osób. A w ciągu dnia spodziewamy się około 40 tysięcy zwiedzających. Przyjeżdżają tu ludzie z całego świata. Po 6 niesamowitych tygodniach ten gigantyczny lodowo-śniegowy kompleks został wzniesiony na brzegu rzeki Torne w północnej Szwecji. Proces ten powtarza się każdego roku, od co najmniej 15 lat. Bez wątpienia jest to zamarznięty cud świata. Tysiące ton śniegu i lodu zaprojektowane oraz ukształtowane przez międzynarodowy zespół Okelersona i Arneberga. To największe iglo na świecie. W głównym holu umieszczono lodowy żyrandol. To jedyny przedmiot nie zmieniający się z roku na rok. Pozostałe przedmioty stworzono specjalnie dla tegorocznego lodowego hotelu. Światłowody i diody przeistaczają każdy z pokoi w baśniową krainę. Chciałbym, by nasi goście mogli odwiedzić wszystkie pokoje. To prawdziwa przygoda. Każde z pomieszczeń jest inne. To dziwne uczucie, gdy czyta się o lodowym hotelu. Na miejscu człowiek zdaje sobie sprawę, że na coś takiego nie był przygotowany. To niemal pozaziemskie doświadczenie. Spokój i cisza. Dla gości i odwiedzających jest to jednorazowe doświadczenie. Za kilka miesięcy cała konstrukcja stopi się.
To zwariowany, ale wspaniały pomysł. W lecie wszystko zniknie. Marina Kalvik jest głównym przewodnikiem i dumnym mieszkańcem Jukkasjärvi, niewielkiego miasta, które zaistniało na mapach świata dzięki lodowemu hotelowi. To niewielka osada. Mieszka tu 700 osób i 800 psów, a odwiedzają nas takie tłumy. To niesamowite. Ale jakie to uczucie spędzić noc na skórze renifera w pokoju, w którym temperatura nigdy nie przekracza minus 5 stopni Celsjusza? W otoczeniu dzieł sztuki, które zmieniają się z minuty na minutę, nawet pod wpływem ludzkiego oddechu. Spałam jak dziecko. To bardzo przyjemne przenieść się z wielkiego miasta do tego spokojnego miejsca. Dla Sarwata i Karim jest to najbardziej oddalone od gęsto zaludnionej Anglii miejsce na ziemi. Tutaj wszystko jest zaskakujące. To właśnie nas pociąga. To takie dziwne miejsce. Dziwne to komplement, o jakim Arne Berg marzył. To prawdziwe wyzwanie. Goście śpią w galerii. W jednym wielkim dziele sztuki. Nie tylko śpią. Odwiedzają również bar, w którym drinki podawane są nie z lodem, ale na lodzie i w lodzie. Każde naczynie zrobiono z tego samego lodu, z którego zbudowany jest hotel. W pobliskiej fabryce lodu specjalne tokarki pracują pełną parą, wytwarzając tysiące jednorazowych lodowych szklanek. W ciągu jednego sezonu 800 ton wody z rzeki Torne zostanie zmienionych w te naczynia. Będzie ich w sumie prawie milion. Po wykorzystaniu naczynia topią się jak wszystko tutaj. Najczystszy lód świata z najczystszej wody, okryty nieskazitelnym śniegiem. Ale nawet w tym kryształowym pałacu trzeba sprzątać. To praca bez wytchnienia. Biały śnieg zawsze robi się szary i brudny. Musimy go usunąć i zastąpić nowym i świeżym śniegiem. Karina Sammalisto jest przełożoną hotelowych sprzątaczek. Jednak jej narzędzia to nie odkurzacz i szmatka do ścierania kurzu. Usuwamy brudy za pomocą łopat, kubłów i taczek. W ten sam sposób przynosimy do środka świeży śnieg. Trzeba to robić raz za razem. Kiedy już wymieni się śnieg w całym hotelu, trzeba rozpocząć pracę od początku. Goście przybywają tu z wielu powodów. Nie ma lepszego miejsca, by wziąć ślub. Za chwilę pierwsza para w tym roku przysięgnie sobie wierność. Mark i Andra Milsam nie mogli wybrać bardziej wyjątkowego miejsca, by wypowiedzieć sakramentalne tak. To najwspanialsze miejsce w lodowym hotelu. Otoczone podpieranym lodowymi kolumnami korytarzem i przykryte olbrzymią 10-metrową kopułą ze śniegu. W sercu tej komnaty ustawiono lodowy ołtarz. Zawsze chcieliśmy tutaj przyjechać. Od dawna to planowaliśmy. Potem dowiedzieliśmy się, że można tutaj wziąć ślub. Nie ma z nami rodziny ani przyjaciół. Uciekliśmy od nich. Eloped. Told everyone. Yeah. Take care of your life. Thank you. Thank you.
Aurum in paradia. Nie tylko goście, ale również pracownicy i budowniczowie lodowego hotelu cieszą się jego krótkotrwałą egzystencją. To niewiarygodne przeżycie. Jedno z najbardziej niezwykłych doświadczeń w moim życiu. To hotel, ale jednocześnie żywe dzieło sztuki. Fakt, że całość się roztopi, również stanowi pewną atrakcję. Nikt nie czuje żalu. Hotel powinien się roztopić. Tak zachowuje się ten budulec. Musi wrócić do rzeki. W przyszłym roku zbudujemy wszystko od nowa. To na swój sposób wspaniałe. Wszystkie błędy popełnione przy budowie znikają. W kolejnym roku wszystko robi się od nowa. Zająłem się tym, gdyż moje dzieło nie przetrwa wieków, a jedynie chwilę. Topi się i znika. Czuję się wtedy znakomicie. Arne Berg i Auke Larsson zmienili zwariowany pomysł w coroczną, spektakularną imprezę. Teraz muszą się zastanowić, jak sprawić, by 18. hotel był jeszcze wspanialszy niż ten. Obaj mamy spore doświadczenie. Robiliśmy to już wiele razy. Mamy wyjątkową okazję, by spróbować jeszcze raz. Od nowa. To jest najważniejsze. Dla swoich twórców lodowych hotel nie jest budynkiem, ale inspiracją tworzoną na jeden rok. Lśni bardzo krótko, a potem obraca się w to, z czego powstał. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej, studio filmowe Odeon Warszawa. Tekst Filip Zubczewski. Czytał Robert Samot.